Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Dziadek do Orzechów. Tłumaczenie Józef Kramsztyk. Czyta Marta Haliniak. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Rozdział ósmy. Dalszy ciąg historii o twardym Orzechu. Teraz już wiecie, drogie dzieci, zaczął ojciec chrzestny następnego wieczoru. Teraz już wiecie, dlaczego królowa tak bacznie kazała pilnować uroczej księżniczki Pirlipaty. Czyż nie miała słuszności, obawiając się, że mysi baba spełni swoją groźbę, że powróci i na śmierć zagryzie księżniczkę? Pułapki sporządzone przez zegarmistrza nie zdały się na nic, gdyż mysi baba była mądra i przebiegła, a nadworny astronom, który był zarazem tajnym wróżbitą i astrologiem, orzekł, że jedynie rodzina kota mruka może nie dopuścić mysi baby do kołyski. Dlatego też kazano każdej z trzymać na kolanach jednego potomka tej rodziny i delikatnym głaskaniem uprzyjemniać ciężką służbę kotom, które piastowały w państwie godność tajnych radców. Raz o północy jedna z głównych dozorczyń zbudziła się nagle. Wszystko wokół pogrążone było w głębokim śnie. Grobowej ciszy nie przerywało nawet mruczenie kotów, i słychać było tylko cichutkie stukanie kornika. Można sobie jednak wyobrazić przestrach dozorczyni, gdy nagle ujrzała ogromną, wstrętną mysz, która wspiąwszy się na tylne nóżki zbliżyła swoją ohydną głowę do twarzy księżniczki. Z okrzykiem przerażenia zerwała się z miejsca. Wszyscy zbudzili się ze snu, ale mysi baba, ona to bowiem pochylała się nad kołyską księżniczki, uciekała już szybko w stronę pieca. Radcowie rzucili się za nią w pogoń, ale było już za późno. Myśli baba znikła w szczelinie podłogi. Hałas wzbudził Pirlipatkę, która zaczęła płakać głośno i żałośnie. „Żyje, dzięki Bogu” zawołały niańki, ale jakież było ich przerażenie, gdy spojrzały na księżniczkę, która jeszcze wczoraj była tak delikatną i śliczną dzieciną. Zamiast zgrabnej główki z jasnymi lokami i biało-różową twarzyczką, miała wielką bezkształtną głowę, Osadzoną na drobniutkim, pokręconym tułowiu. Błękitne oczki stały się zielone, wypukłe i pozbawione wszelkiego wyrazu, a usta wydłużyły się i sięgały od ucha do ucha. Królowa traciła zmysły z żalu i rozpaczy, a gabinet królewski musiano wytapetować watą, bo król raz po raz walił głową o ścianę, jęcząc rozdzierającym głosem: Jestem najnieszczęśliwszym z monarchów! Właściwie król sam był winien, gdyż lepiej było zjeść kiełbasę bez słoniny, a myśli babę i jej rodzinę zostawić spokojnie pod piecem. Ale królewski ojciec Pirlipaty nie myślał o tym wcale, tylko przypisywał całą winę zegarmistrzowi i sztukmistrzowi Krystianowi Eliaszowi Drosselmajerowi, rodem z Norymbergi. Dlatego też wydał następujący rozkaz. Nadworny zegarmistrz ma w ciągu czterech tygodni przywrócić księżniczkę Pirlipatę do dawnego stanu, albo przynajmniej wskazać pewny i niezawodny środek, za pomocą którego dałoby się tego dokonać. W przeciwnym razie zginie nędzną śmiercią pod toporem Kata. Zegarmistrz przeląkł się bardzo, ale ufając w swojej sztuce i swemu szczęściu, przystąpił natychmiast do pierwszej czynności, która wydała mu się konieczną. Oto rozebrał Pirlipatę na drobne kawałeczki, odśrubował jej rączki i nóżki. Po dokonaniu tych zabiegów orzekł, że księżniczka będzie z wiekiem coraz bardziej potworna. Zegarmistrz był zupełnie bezradny. Złożył Pirlipatę z powrotem i siedząc u jej kołyski, której nie wolno mu było opuszczać, pogrążył się w czarnych myślach. Pewnej środy, gdy rozpoczął się już czwarty tydzień tego czuwania, Król spojrzawszy na zegarmistrza gniewnym wzrokiem pogroził mu berłem i zawołał: Krystianie Eliaszu Drosselmayer, jeżeli nie wyleczysz księżniczki, umrzesz! Zegarmistrz zaczął głośno płakać, a księżniczka wesoło gryzła orzechy. Wówczas dopiero spostrzegł, że Pata niezwykle lubi orzechy i że przyszła na świat z ząbkami. Rzeczywiście. Natychmiast po zmianie postaci zaczęła krzyczeć i krzyczała tak długo, dopóki nie wpadł jej orzech do ręki. Wtedy rozgryzała go, zjadała jądro i uspokajała się natychmiast. Widzę wrota wiodące do tajemnicy! Zastukam i otworzą się! zawołał nagle zegarmistrz. Poprosił zaraz o pozwolenie rozmowy z nadwornym astronomem. Gdy zaprowadzono go do niego, pod silną eskortą. Obaj ze łzami w oczach padli sobie w objęcia, bo żyli w serdecznej przyjaźni. Potem zamknęli się w tajemnym gabinecie i przejrzeli mnóstwo książek traktujących o tajemniczych rzeczach. Nadeszła noc. Nadworny astronom długo śledził gwiazdy i przy pomocy Krystiana Eliasza Drosselmayera, który i na tej sztuce znał się doskonale, przepowiedział przyszłość księżniczki Pirlipaty. Trudna to była praca. Ale wreszcie, o wielka radości, wyczytał wyraźnie, że księżniczka Pirlipata, ażeby zrzucić czary i powrócić do dawnej pięknej postaci, powinna zjeść słodkie jądro orzecha Krakatuka. Orzech Krakatuka miał tak twardą skorupę, że czterdziestofuntowa armata mogła po nim przejechać, nie rozbijając go. Uf, twardy orzech do zgryzienia miał być w obecności księżniczki rozgryziony przez mężczyznę który nigdy się nie golił i nie nosił butów, a jądro miało jej być podane przez niego z zamkniętymi oczami. Dopiero po wykonaniu siedmiu kroków w tył, bez jednego potknięcia, wolno mu będzie otworzyć oczy. Trzy dni i trzy noce bez przerwy pracował Krystian Eliasz Drosselmayer razem z astronomem. Nadeszła sobota i król spożywał właśnie obiad, siedząc za stołem, kiedy nagle zegarmistrz który miał być ścięty w niedzielę z samego rana, przebiegł wesoły i szczęśliwy i oznajmił królowi, że istnieje środek, który przywróci Pirlipacie utraconą urodę. Uradowany król uściskał go mocno i obiecał pałasz diamentowy, cztery ordery i dwa odświętne tużurki. – Zaraz po obiedzie – dodał uprzejmie – weźmiemy się do roboty. Postaraj się, kochany zegarmistrzu, żeby ten niegolony młody człowiek był tu pod ręką z orzechem krakatuka – nie daj mu przedtępić wina, żeby się nie potknął, robiąc jak rak siedem kroków w tył. Potem może pić sobie do woli. Zegarmistrz zaniepokoił się bardzo przemową królewską i odrzekł, nie bez wahania i lęku, że w prawdzie sposób został znaleziony, ale orzecha krakatuka i młodego człowieka, który ma go rozgryźć, trzeba dopiero szukać, i że jest bardzo niepewne, czy orzech i dziadka do orzechów w ogóle uda się znaleźć. Król, pałając gniewem, ją wywijać berłem nad ukoronowaną głową i ryknął jak lew – a więc będziesz ścięty! Na szczęście dla zegarmistrza, znajdującego się w tak wielkich opałach, król był w dobrym humorze, bo bardzo mu tego dnia smakowało jedzenie. Przychylił więc łaskawie ucha do próśb królowej, która wzruszona wielce losem zegarmistrza wspaniałomyślnie wstawiła się za nim. Zegarmistrz zdobył się więc na odwagę i tłumaczył królowi, że dał już odpowiedź na pytanie, w jaki sposób można wyleczyć księżniczkę, a tym samym uratował swe życie. Król nazwał to głupim wykrętem i zawracaniem głowy, ale po wypiciu kieliszka gorzkiej wódki wydał rozkaz, żeby zegarmistrz wraz z astronomem natychmiast ruszyli w drogę i nie ważyli się wrócić bez orzecha krakatuka w kieszeni. Młodzieniec, który rozgryzie orzech, twierdziła królowa, znajdzie się na pewno. Jeśli kilkakrotnie ukaże się ogłoszenie w pismach krajowych i zagranicznych. Sędzia urwał i obiecał, że skończy opowiadanie następnego wieczoru. Rozdział dziewiąty. Koniec bajki o twardym orzechu. Następnego wieczoru, kiedy tylko zapalono świece, zjawił się ojciec chrzestny i opowiadał dalej. Nadworny zegarmistrz i astronom, od 15 lat byli już w drodze, a jeszcze nie natrafili na ślad orzecha krakatuka. Przez całe cztery tygodnie mógłbym wam opowiadać moje kochane dzieci, jakie kraje zwiedzili i jakie niezwykłe mieli przygody, ale nie uczynię tego. Powiem wam tylko, że Drosselmajera opanowała wreszcie wielka tęsknota za ukochaną Norymbergą. Tęsknotę tę poczuł najsilniej pewnego dnia, kiedy siedział ze swoim przyjacielem w Azji. W głębi wielkiego lasu i palił fajeczkę. Za Norymbergą, miastem miłym, z całego serca zatęskniłem. Kto był we Francji, w Anglii, wszędzie, ten jeszcze za nią tęsknić będzie. Za Norymbergą, miłą moją, gdzie piękne domy rzędem stoją. Tak skarżył się zegarmistrz. Astronom zaś zaczął także jęczeć żałośnie i tak głośno, że słychać go było jak Azja długa i szeroka. Opanował się jednak wkrótce. Osuszył łzy, które kapały mu z oczu i rzekł: Ale czemuż, szanowny kolego, siedzimy tu i płaczemy? Dlaczego nie udamy się do Norymbergi? Czyż nie jest nam wszystko jedno, gdzie będziemy szukać tego fatalnego orzecha krakatuka? To prawda, odrzekł pocieszony zegarmistrz. Wstali więc obaj, wyrzucili swoje kresztki popiołu, opuścili gęsty las w głębi Azji i udali się prościutko do Norymbergi. Zegarmistrz pobiegł natychmiast do swojego kuzyna, tokarza lalek, lakiernika i złotnika, Krzysztofa Zachariasza Drosselmajera, którego nie widział od wielu, wielu lat, po czym opowiedział mu historię księżniczki Pirlipaty, mysi baby i orzecha krakatuka. Krzysztof Zachariasz aż klaskał w ręce z wielkiego zdumienia i wołał raz po raz – ach, kuzynie, kuzynie, cóż to za dziwaczna historia! Zegarmistrz opowiadał dalej o przygodach w podróży. O tym, że mieszkał przez dwa lata u króla daktylowego, że został stromotnie przepędzony przez księcia migdałowego i że na próżno informował się w towarzystwie przyrodników w Wiewiórkowie. Słowem, że nigdzie nie udało mu się trafić chociażby na ślad orzecha krakatuka. W trakcie tego opowiadania Krzysztof Zachariasz trzaskał palcami, skakał na jednej nodze, blaskał językiem, a wreszcie zawołał – „Hm, to by był dopiero szczęśliwy zbieg okoliczności – Wreszcie zaczął rzucać pod sufit czapeczkę i perukę, ściskać gwałtownie kuzyna i rzekł: O, mój kuzynie, mój drogi kuzynie, jesteś uratowany, bo jeżeli się nie mylę, posiadam właśnie orzech krakatuka. To mówiąc, wyciągnął pudełko i wyjął z niego złocony orzech średniej wielkości. Widzisz, odezwał się, pokazując orzech kuzynowi. Sprawa przedstawia się następująco. Przed wielu laty, wkrótce po Bożym Narodzeniu, zjawił się tu jakiś obcy człowiek z workiem orzechów na sprzedaż. Właśnie przed moim sklepem z lalkami napadł na niego miejscowy sprzedawca orzechów, który nie życzył sobie, żeby w pobliżu ktoś inny sprzedawał orzechy. Wtedy człowiek ten, by lepiej się bronić, zdjął worek z pleców i postawił go na ziemi. W tej chwili nadjechał wysoko naładowany wóz ciężarowy i zmiażdżył wszystkie orzechy oprócz jednego mi obcy sprzedawca zaofiarował pod warunkiem, że zapłacę za niego złotą monetę dwudziestomarkową z 1720 roku. Nie mogłem wprost zrozumieć, jak to się stało, że właśnie taką monetę znalazłem w kieszeni. Kupiłem więc orzech i pozłociłem go, sam nie wiedząc, dlaczego tak drogo za niego zapłaciłem i dlaczego tak wielką wagę do niego przykładam. Wątpliwości co do tego, czy orzech tokarza Lalek był istotnie orzechem Krakatuka, ustąpiły, kiedy nadworny astronom ze skrobał ostrożnie po złote. Na orzechu widniało słowo Krakatuka wyryte w korze chińskimi literami. Wielka była radość podróżnych, a tokarz był najszczęśliwszym człowiekiem pod Słońcem. Zegarmistrz bowiem zapewnił go, że przyszłość jego od tej chwili jest zabezpieczona. Że będzie pobierał pokaźną pensję, a w dodatku całe złoto do swego warsztatu będzie otrzymywał bezpłatnie. Zegarmistrz i astronom przywdziali już swoje nocne czepki i chcieli udać się na spoczynek, gdy astronom odezwał się nagle. Najdroższy kolego, szczęśliwe przypadki idą parami. Wierz mi, żeśmy znaleźli nie tylko orzech krakatuka, lecz także młodego człowieka, który go rozgryzie i księżniczce pirlipacie poda jądro piękności. Jest nim syn twojego kuzyna. Nie pójdę spać, ciągnął dalej uradowany, gdyż pragnę jeszcze tej nocy przepowiedzieć młodzieńcowi przyszłość. Mówiąc to, zerwał z głowy swój nocny czepek i natychmiast przystąpił do obserwacji gwiazd. Syn to Karza Lalek był ślicznym i zgrabnym młodzieńcem, który jeszcze nigdy w życiu nie golił się i nie nosił butów. Był wprawdzie za czasów wczesnej młodości pajacem na kilku gwiazdkach, ale nie było tego wcale po nim widać. W czasie świąt Bożego Narodzenia nosił piękny czerwony tużurek obramowany złotem, pałasz przy boku, kapelusz pod pachą i miał kunsztowną fryzurę zakończoną z tyłu woreczkiem do włosów. Stał tak cały błyszczący w sklepie swego ojca i rozgryzał orzechy młodym dziewczętom, które ochrzciły go ślicznym imieniem dziadka do orzechów. Nazajutrz rano Uszczęśliwiony astronom objął zegarmistrza za szyję i zawołał – mamy go, mamy, to na pewno on! Ale nie wolno nam, kochany kolego, zaniedbać dwóch ważnych rzeczy. Po pierwsze, musimy dorobić twojemu drugiemu siostrzeńcowi mocny drewniany warkocz i połączyć go z dolną szczęką w ten sposób, żeby można ją było za pomocą warkocza silnie naciskać. Powtóre zaś musimy po powrocie do stolicy starannie ukryć, żeśmy przywieźli młodzieńca, który ma rozgryźć orzech Krakatuka, gdyż powinien on zjawić się dopiero po pewnym czasie. Wyczytałem bowiem w przepowiedni, że najpierw wielu młodych ludzi połamie sobie na tym orzechu zęby bez skutku. Wtedy król obieca księżniczkę i następstwo tronu temu, kto rozgryzie orzech i przywróci księżniczce utraconą urodę. Kuzyn tokarz ucieszył się niezmiernie, słysząc, że syn jego ma poślubić księżniczkę Pierlipatę i zostać księciem, a nawet królem. Oddał go więc bez zastrzeżeń w ręce wysłanników. Warkocz, który zegarmistrz przyprawił swojemu młodemu i obiecującemu siostrzeńcowi, spełniał doskonale swe zadanie. Młodzieniec rozgryzał bez trudu najtwardsze pestki brzoskwini. Zegarmistrz i astronom, natychmiast po znalezieniu orzecha Krakatuka, Zawiadomili o tym stolicę. Wydano zaraz odpowiednie rozkazy, i kiedy nasi podróżnicy przybyli do stolicy ze swym niezawodnym środkiem na odzyskanie urody, zebrało się tam już wielu dorodnych młodzianów, a nawet kilku książąt, którzy dowierzając swoim zdrowym zębom chcieli podjąć próbę odczarowania księżniczki. Wysłannicy przerazili się na widok pirlipaty. Drobniutki tułów z małymi rączkami uginał się pod ciężarem wielkiej i nieforemnej głowy. Brzydotę twarzy potęgowała biała, bawełniana broda okalająca usta i podbródek. Wszystko złożyło się tak, jak to przewidział nadworny astronom w swej przepowiedni. Jeden za drugim podchodziły żółtodzioby i łamały sobie zęby i szczęki o orzech krakatuka, nie przynosząc tym najmniejszej ulgi księżniczce. Każdy z nich, wynoszony przez dentystów, wzdychał bliski zemdlenia. – To był twardy orzech do zgryzienia! – a kiedy król z rozpaczą w sercu obiecał córkę i królestwo temu, kto odczaruje księżniczkę, wystąpił grzeczny i delikatny syn Krzysztofa Zachariasza Drosselmajera i poprosił o pozwolenie przystąpienia do zawodów. Żaden z młodzieńców nie podobał się księżniczce Pirlipacie tak jak syn to Karza Lalek. Przycisnęła do serca swoje drobne rączki i westchnęła głęboko. Ach, gdyby to on rozgryzł orzech krakatuka i został moim mężem! Młody Drosselmayer złożył grzeczny ukłon królowi i królowej, a także księżniczce Pirlipacie. Wziął z rąk najwyższego mistrza ceremonii orzech krakatuka, włożył go między zęby, pociągnął mocno za warkocz i, krach! Skorupa rozpadła się na drobne kawałki. Zgrabnie oczyścił jądro orzecha z przylegającej skórki i z dworskim ukłonem podał je królewnie. Potem zamknął oczy i począł się cofać. Księżniczka natychmiast połknęła orzech, i o cudzie, cała Brzydota znikła, a na miejscu potworka stała dziewica anielskiej urody, o twarzy jak gdyby utkanej z płatków lili i róży, o wspaniałych błękitnych oczach i pysznych złocistych włosach. Głosy trąb i bębnów zmieszały się z okrzykami radości wznoszonymi przez tłum. Król, a z nim cały dwór, tańczył w kółko na jednej nodze, jak w dniu, w którym urodziła się Pirlipata a królową musiano pokropić wodą kolońską, bo z radości i zachwytu wpadła w omdlenie. Głośny hałas zmieszał nieco młodego Drosselmajera, który odliczył kroki, lecz zdołał się jeszcze opanować. Właśnie wysunął w tył prawą nogę, by uczynić siódmy krok, gdy nagle z odrażającym piskiem wyskoczyła ze szpary mysi baba, a Drosselmajer, który w tej chwili właśnie miał stąpnąć na podłogę, przydeptał mysi babę i potknął się tak nieszczęśliwie, że o mało nie upadł. O losie straszliwy! Piękny młodzieniec przekształcił się nagle w takiego samego potwora, jakim była przed chwilą księżniczka Pirlipata. Tułów jego drobny i wiotki zaledwie mógł utrzymać wielką, bezkształtną głowę z ogromnymi, wypukłymi oczami i szeroko rozdziawionymi ustami. Zamiast warkocza zwisał mu z ramion wąski drewniany płaszczek połączony mechanizmem z dolną szczęką. Zegarmistrz i astronom przerazili się straszliwie. Ale po chwili spostrzegli, jak myśli baba wiła się w kałuży krwi na podłodze. Złośliwość jej została ukarana, bo młody Drosselmeier tak mocno nadepnął na nią końcem swojego pantofla, że wyzionęła ducha. W lęku przed śmiertnym piszczała i kwiczała żałośnie. Twardy orzechu, kraka Przez ciebie śmierć już do mnie puka! Pi, 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 pi! Lecz dziadek długo nie pożyje, bo myśli król go wnet zabije! Niestraszne mu złośliwe dziadki! On pomści śmierć swej drogiej matki! Hi, 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 hi. Pi Pipi! Kik! Kik! Z tym okrzykiem umarła mysibaba baba i ciało jej zostało wyniesione przez nadwornego palacza. Nikt się nie troszczył o młodego Drosselmajera, ale królewna przypomniała ojcu jego obietnicę i królu rozkazał przywołać bohatera. A gdy nieszczęśliwy wystąpił z tłumu w pełni swojej brzydoty, Królewna zakryła twarz obiema rękami i zawołała: Precz, precz z tym wstrętnym dziadkiem do orzechów. Marszałek dworu schwycił go za drobne ramiona i wyrzucił za drzwi. Król był oburzony na zegarmistrza i astronoma, że takiego potwora chcieli przeznaczyć mu na zięcia i kazał im na zawsze opuścić stolicę. Taki obrót rzeczy nie był przewidziany w przepowiedni. Astronom zaczął więc na nowo obserwować gwiazdy i wyczytał z nich, że syn to karza lalek, pomimo swego potwornego wyglądu zostanie księciem, a nawet królem. Dopiero wówczas jednak będzie mógł odzyskać swą postać, gdy zabije siedmiogłowego syna mysi-baby, króla myszy, i gdy pomimo jego brzydoty pokocha go pewna dama. I rzeczywiście tak się stało, gdyż podczas świąt Bożego Narodzenia widziano młodego Drosselmajera w Norymberdze, w sklepie jego ojca, Wprawdzie w postaci dziadka do orzechów, jednak jako prawdziwego księcia. Oto, moje dzieci, koniec bajki o twardym orzechu. Wiecie już teraz, dlaczego ludzie mówią tak często, to był twardy orzech do zgryzienia i dlaczego dziadki do orzechów bywają takie brzydkie. Na tym sędzia zakończył swe opowiadanie. Klara była zdania, że księżniczka Pirlipata okazała się niedobrym i niewdzięcznym stworzeniem, a ojciec chrzestny odrzekł, że jeżeli dziadek do orzechów jest dzielnym mężczyzną, nie będzie sobie robił z królem myszy wiele ceregieli i wkrótce zdoła odzyskać swą dawną piękną postać. Rozdział 10. Wuj i siostrzeniec. Jeżeli zdarzyło się kiedyś któremuś z moich miłych czytelników skaleczyć się szkłem, to sam wie najlepiej jak to boli i jak przewlekłe jest gojenie. Tak było też i z Klarą. Przez cały prawie tydzień musiała leżeć w łóżku, bo dostawała zawrotów w głowy, kiedy tylko próbowała się podnieść. Wreszcie jednak wyzdrowiała zupełnie i mogła jak dawniej wesoło biegać po pokojach. W oszklonej szafie było prześlicznie, bo stały tam nowe drzewa, kwiaty, domki i piękne, wystrojone lalki. Przede wszystkim odnalazła Klara swojego dziadka do orzechów, który uśmiechał się do niej z drugiej półki zupełnie zdrowymi ząbkami. Gdy przyjaźnie oglądała swego przyjaciela, przyszła jej nagle do głowy niepokojąca myśl, że wszystko to, co opowiadał ojciec chrzestny, jest właściwie historią dziadka do orzechów oraz jego porachunków z Mysibabą i jej synem. Dziadek do orzechów jest na pewno młodym panem Drosselmayerem, synem to lalek. Miłym, lecz niestety zaczarowanym przez Mysibabę siostrzeńcem ojca chrzestnego Drosselmajera. Bo ani na chwilę, słuchając bajki, nie wątpiła Klara, że sędzia Drosselmayer był właśnie owym zręcznym zegarmistrzem na dworze ojca Pirlipaty. Ale dlaczego, dlaczego Wójci nie pomógł? Skarżyła się Klara, bo coraz żywiej i wyraźniej kształtowało się w niej przekonanie, że bitwa, której była świadkiem, toczyła się o państwo i koronę dziadka do orzechów. Czyż wszystkie inne lalki nie byli to jego poddani? I czyż nie sprawdziła się przepowiednia nadwornego astronoma, że dziadek do Orzechów zostanie królem państwa Lalek? Rozważając to wszystko, Klara uważała, że dziadek do Orzechów i jego poddani powinni zacząć żyć i poruszać się tylko dlatego, że ona tego pragnie. Ponieważ jednak tak się nie stało i wszystko w szafie było martwe i nieruchome, Klara przypisała ten stan rzeczy czarom mysi baby i jej siedmiogłowego syna. Chociaż pan nie może poruszyć się ani do mnie przemówić, kochany panie Drosselmeier, odezwała się Klara. Wiem jednak na pewno, że pan mnie dobrze rozumie i jest pan przekonany o mojej życzliwości. Niech pan liczy na moje poparcie, gdyby mogło ono panu na coś się przydać. Przede wszystkim poproszę wujaszka, żeby dopomógł panu swoją sztuką. Dziadek do orzechów był wciąż martwy i nieruchomy, ale Klarze wydało się nagle, że lekkie westchnienie wyfrunęło z szafy i zadzwoniło o szybę. Klara zlękła się nieco, ale jednak było jej przyjemnie. Zapadł już zmierzch. Do pokoju wszedł radca z ojcem chrzestnym. Wkrótce Ludwika nakryła stół i cała rodzina zebrała się przy herbacie, żartując i rozmawiając wesoło. Klara przyniosła po cichutku swój mały fotelik i siadła u nóg ojca chrzestnego. W pewnej chwili, gdy przy stole zapanowało milczenie, Klara podniosła duże niebieskie oczy na sędziego i rzekła Wiem już teraz, drogi ojcze chrzestny, że mój dziadek do orzechów jest twoim siostrzeńcem, młodym Drosselmajerem, synem Tokarza Lalek. Sprawdziła się przepowiednia twojego przyjaciela astronoma, gdyż istotnie siostrzeniec twój został księciem, a nawet królem. Ale ty wiesz przecież, że jest on na stopie wojennej z królem myszy, synem mysi baby. Dlaczego mu więc nie pomożesz? Klara raz jeszcze opowiedziała o całym przebiegu bitwy tak, jak ją widziała. Wybuchy śmiechu matki i Ludwiki przerwały jej opowiadanie. Tylko Fred i ojciec chrzestny zachowali powagę. Skąd tej dziewczynie takie dziwne myśli przychodzą do głowy? spytał radca. Widocznie, odpowiedziała matka, ma bójną wyobraźnię. Są to na pewno sny wywołane chorobą. To wszystko nieprawda, rzekł Fred. Moi czerwoni huzarzy nie są przecież takimi tchórzami do stupar diabłów. Tylko ojciec chrzestny uśmiechnął się tajemniczo. Posadził sobie na kolana małą Klarę i rzekł łagodniej niż zwykle. Tobie, Klaro, więcej jest dane niż mnie i nam wszystkim razem. Jesteś jak Pirlipata urodzoną księżniczką, bo panujesz nad wspaniałym słonecznym państwem baśni. Ale dużo będziesz miała zgryzot, jeżeli zajmiesz się biednym, zniekształconym dziadkiem do orzechów, bo król myszy prześladuje go na każdym kroku. Lecz nie ja, tylko ty. Ty jedna możesz go uratować. Bądź więc wytrwała i wierna. Ani Klara, ani nikt inny nie zrozumiał, co właściwie miał na myśli ojciec chrzestny. Radca zdumiał się tak bardzo, że wziął za puls sędziego i rzekł. Drogi przyjacielu, masz silne uderzenie krwi do głowy. Powinieneś zaraz wziąć lekarstwo. Ale pani radczyni pokiwała w zamyśleniu głową i powiedziała cichutko. Przeczuwam, co miał na myśli Ojciec Chrzestny, ale nie potrafię tego jasno wyrazić.